Siemanko kochani, witajcie w ziemniaczanym przeglądzie komiksowym, czyli nowej formie comiesięcznych podsumowań najnowszych komiksowych nowości od Marvela. Tak jak jakiś czas temu zapowiadałem i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, który nazywał się Ziemniaczane Pole, link możecie znaleźć tutaj na górze, cała koncepcja moich comiesięcznych podsumowań przeszła nieco liftingu i od teraz, od stycznia 2018 roku dostajecie dwa filmy, część newsową i część komiksową i właśnie w części komiksowej chciałem Was dzisiaj serdecznie powitać i zająć się nowościami, które pojawiły się na rynku komiksowym w styczniu 2018 roku. Przegląd ten jest dosyć specyficzny, ponieważ jakiś czas temu ruszyła nam kolekcja komiksów D'Agostini, której pierwszy numer, powiedzmy, recenzowałem w osobnym materiale, który też możecie znaleźć tutaj w linku na górze. Natomiast wszystkie pozostałe tomy, które będą wychodziły na razie w odstępach dwutygodniowych, stwierdziłem, że będę podsumowywał właśnie w ramach takich comiesięcznych podsumowań komiksowych. Dzisiaj będzie wyjątkowy nieco odcinek, ponieważ będę zajmował się tylko drugim zeszytem, ponieważ trzeci tom z tejże kolekcji nabyłem wczoraj. Dzisiaj jest czwartek, kiedy nagrywam, a w środę go nabyłem, więc no niestety nie miałem czasu, żeby porządnie go przeczytać i przygotować się do opowiedzenia nim o kilka słów. Tak więc tym razem w drodze wyjątku jest jeden zeszyt, ale przy następnych recenzjach będzie tego już więcej. No dobra, tyle wstępem wprowadzenia. Teraz przejdźmy do tego, co dostaliśmy nowego w mijającym miesiącu. W tym miesiącu dostaliśmy 6 zeszytów komiksowych, więc wynik całkiem niezły jak na naszego Marvela Gwiezdnowojennego. I oczywiście, tak jak zawsze, praktycznie, jeżeli tylko mogę, no to zaczynam od swojej jednej z ulubionych serii komiksowych, czyli Darth Vader. Mówimy tutaj o drugiej serii komiksowej Darth Vader, tym razem 10 zeszyt, który kończy nam drugi ark historyczny. Ark, czyli zbiór, powiedzmy, zeszytów poświęconych w tym przypadku Jocaście Nu. Jocasta Nu, która przybywa na Coruscant, żeby wykraść listę dzieci wrażliwych na moc ze świątyni Jedi, zostaje przełapana przez Dartha Vadera i teraz w finalnym zeszycie dochodzi do konfrontacji między tą dwójką powiedzmy użytkowników mocy, która kończy się w dosyć niespodziewany sposób, ponieważ w trakcie swojej ucieczki Jocasta zostaje pojmana i jednocześnie zostaje zabita, czy ginie niejako w wypadku spowodowanym przez Dartha Vadera, który przed jej śmiercią zabiera jej, powiedzmy, data chip zawierający listę właśnie tychże przeze niewspomnianych dzieci i niszczy go, informując Imperatora, że nic nie zostało znalezione i w żaden sposób Jocasta żadnych tajemnic nie wyjawiła. I co tu dużo mówić, Darth Vader nadal trzyma naprawdę wysoki poziom, aczkolwiek teraz zaczynają nam się pojawiać wątki, które są dla mnie może nie tyle dyskusyjne czy złe, absolutnie nie o to chodzi, tylko takie nie do końca może pasujące mój gust i nad którymi musiałem się dłużej nieco zastanowić. Ponieważ zaczyna nam się być prezentowany Darth Vader jako postać, która kombinuje. I tutaj jest zastanawiające dla mnie pod tym względem, bo do tej pory zakładałem, że mimo wszystko Vader tuż po zemście Sithów będzie raczej takim zniszczonym człowiekiem. Kimś, kto musi się odnaleźć w swoim nowym życiu, który musi wejść w nowe ciało, dosłownie wejść w nowe ciało i odnaleźć się w nim. Tutaj natomiast dostajemy pewną kontynuację wątków z samego początku serii komiksowej, ponieważ na początku, w pierwszym zeszycie mamy Dartha Vadera, który lekko buntuje się przeciwko Palpatinowi, tam go odrzuca tuż po zejściu ze stołu operacyjnego i tak dalej. Tutaj natomiast mamy Vadera, który zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie jest w stanie, powiedzmy, nie wiem, zemścić się czy pokonać Imperatora w jakiś sposób otwarcie, więc zaczyna powoli kombinować. I tutaj pierwszą szpilkę wbija Jocasta, oczywiście, która mówi, że jesteś idiotą, jeżeli sądzisz, że Palpatine potrzebuje tej listy dzieciaków tak o na pamiątkę, tylko prawdopodobnie po to, żeby zastąpić go w jakiś sposób czy stworzyć podobnych do niego. Więc tutaj jakby wjeżdżanie na ambicje Dartha Vadera jest jak najbardziej motywem, czy powiedzmy wodą na młyn jego wątpliwości i już tutaj Darth Vader zaczyna kombinować i dla mnie to jest takie okej, ale zobaczymy, jak to zostanie rozwinięte, ponieważ jeżeli Darth Vader już teraz, powiedzmy tuż po zemście Sithów, zaczyna kombinować i ma jakiś długodystansowy plan, to mi się nie za bardzo podoba. O wiele bardziej podszedłby mi wątek tego, że za kilka, powiedzmy kilkanaście zeszytów okaże się, że Imperator o tym wszystkim wiedział, on to po prostu wystawiał Dartha Vadera na próbę i po prostu w cudzysłowie zgnoi go, czy tak bardzo wbije go w ziemię, że Darth Vader na kilkanaście lat, powiedzmy do epizodu czwartego, pozostanie tym całkowicie wiernym sługą i dopiero to, co mnie
mieliśmy na początku z poprzedniej serii komiksowej o Darth Vaderze, czyli zniszczenie pierwszej Gwiazdy Śmierci i dowiedzenie się, że Luke Skywalker jest jego synem, to będzie jakby napęd do tego, żeby Darth Vader zaczął kombinować na własne, jakby na własne konto przeciwko Imperatorowi. Jednakże mimo tego, mimo tych wątpliwości, powiedzmy moich takich, czy takich zastanawiania się, bo to nie jest nic złego, to jest po prostu takie bardzo dyskusyjny temat, bym powiedział, ale mimo to jak najbardziej Darth Vader 10 prezentuje nam się super, może nie super, ale naprawdę jest solidną porcją komiksu. Oczywiście dostajemy tutaj jeszcze kilka dosyć ciekawych motywów, chociażby ciekawostkę, Darth Vader, który może używać czytników USB i czytać sobie e-booki na swoich wyświetlaczach w hełmie. Ciekawostką jest to, że są jacyś fani na świecie, którzy już przetłumaczyli listę dzieci, które są wyświetlane jakby na jego wizjerach, więc można gdzieś tam znaleźć w internecie. Nie udało mi się tego gdzieś tam odkryć, ale wiem, że gdzieś się pojawił temat. Jak i również mamy ciekawą sytuację, gdzie Darth Vader jest zmuszony zabić klony, które dowiadują się, kim on tak naprawdę jest, ponieważ Jocasta wie, że Vader jest niedługo, ale wie jednak, że Vader to jest właśnie Anakin Skywalker. Jednakże największą ciekawostką całego zeszytu, czy może intrygującą rzeczą, jest ostatni kadr, ostatnie powiedzmy ujęcie, które pokazuje nam Luke'a Skywalkera odkrywający powiedzmy schronienie Jocasty. O co chodzi? W poprzednich zeszytach widzieliśmy, że Jocasta tworzy nową powiedzmy Akademię Jedi, przygotowuje logistycznie, tworzy holokrony, tworzy zapasy i tak dalej. No i oczywiście po jej śmierci jej asystent powiedzmy jakby blokuje całe przejście do tego i na samym końcu widzimy Luke'a Skywalkera, który jakby otwiera sobie przejście. I pominę już fakt tego, że Luke wygląda trochę jak król Arthas z Warcrafta trójki po tym jak zmartwychwstał, czyli wygląda po prostu jak jakieś masakryczne zombie lodu, ale okej, whatever, rysunki to za chwilę jeszcze. Bardziej mnie zastanawia, kiedy Luke Skywalker to znajduje, ponieważ pierwszy rzut oka wydaje nam się, że jest to Luke tuż po epizodzie czwartym, bo ma charakterystyczną żółtą kurtkę. Jednakże kurtka ta ma jakąś podszewkę oraz Luke Skywalker nie wygląda, no ja wiem, że kreska jak kreska, ale nie wygląda na takiego młodego, jakby był tuż po epizodzie czwartym i to jest dla mnie intrygujące, bo kiedy on to znalazł? Jeżeli znalazł po epizodzie czwartym cały magazyn holokronów, no to kurde, byłoby super. Znaczy, nie pasowałoby to za bardzo z filmami, ale byłoby intrygujące. Czy na przykład są to jakieś znaleziska już po epizodzie szóstym w trakcie jego poszukiwań planety Achto? Ciężko jest powiedzieć, zobaczymy jak to zostanie rozwinięte dalej. Mówiłem o kresce. Kreska jest cały czas ta sama, aczkolwiek no momentami widać, mam wrażenie takie jakby rysownik nie nadążał z rysowaniem. Szczególnie w przypadku twarzy czy niektórych, powiedzmy, większych planów, mam wrażenie takie jakby rysownik, dobra, trzeba kończyć, bo jest termin. Nadal to się prezentuje całkiem sympatycznie, szczególnie sceny walki wyglądają cudnie, ale no nie jest to, powiedzmy, tak idealna kreska, czy tak fajnie podchodząca mi, jak to było w pierwszym arku historycznym. Mimo jednak tego wszystkiego, Darth Vader jak najbardziej prezentuje się, no cudownie, fajne zakończenie mimo wszystko tego arku, cały ark jest jak najbardziej git i w porządku i od zeszytu 5 Vader nadal trzyma dosyć wysoki poziom, co mi się bardzo cieszy, a i również zapowiada pozytywnie na następne zeszyty, bo po okładce zeszytu 11 wygląda na to, że Darth Vader będzie schodził do podziemi Coruscant, żeby rozwiązywać jakieś tam powiedzmy zagadki, czy poszukiwać Jedi. Jak wyjdzie konfrontacja naszego mrocznego lorda z półświadkiem przestępczym odległej galaktyki? Zobaczymy już wkrótce. Kolejne dwa komiksy, które dostaliśmy w tym miesiącu, to kolejno zeszyty 41 i 42 z głównej serii komiksowej Star Wars, która cały czas ma miejsce na Jeccie już po Łotrze 1, gdzie nasza banda rebeliantów w postaci Hana, Luka, Lei, Czubaki i droidów postanawia pomóc niedobitkom Saw Gerrera w walce przeciwko Imperium, które przybyło na tą planetę wydobyć resztki Kyber na potrzeby no już drugiej Gwiazdy Śmierci. I co tu dużo mówić, seria nadal trzyma dosyć wysoki poziom ze względu głównie na to, że trzyma akcję powiedzmy torowo. Z jednej strony mamy Luka Skywalkera, który stara się skonsultować czy rozmawiać z wyznawcami mocy czy różnych religii na Jeccie, żeby poznać swoją ścieżkę mocy i dokąd ma zmierzać. Z drugiej strony mamy Hana i Leję, którzy próbują pomóc bojownikom Saw Gerrera. I tak naprawdę, mimo że komiksy oczywiście skupiają nam się powiedzmy na akcji rebeliantów przeciwko gigantycznemu pojazdowi Lewiatan, który jest gigantyczną jeżdżącą o rozmiarach dużego miasta kopalnią, która zarzyna całe planety, ale o wiele ważniejsze w tym komiksie tak naprawdę jest to, jak główni bohaterowie poszukują swoich ścieżek, swojego przeznaczenia, swojego rozwoju bohaterów i osobowości. I to działa przede wszystkim oczywiście w przypadku Luke'a Skywalkera, ale również Hana Solo. Zacznijmy jednak od naszego wieśniaka z Tatooine, który
przekonuje się, że tak naprawdę nie jest w stanie samemu nauczyć się tej mocy i nie może nauczyć się tak o momentalnie, po prostu przybywając do świętego miejsca i nie wiem, poświęcając 10 punktów expa na rozwój swoich statystyk. Nie. Musi się uzbroić w cierpliwość i musi mieć kogoś, kto go poprowadzi. Do takich wniosków dochodzi po dosyć traumatycznych przeżyciach na Jedzie. I to jest bardzo przyjemne, to jest bardzo pokazujące, że Luke Skywalker, kiedy już ma, odnajduje mistrza Jodę, powiedzmy w epizodzie 5, jest, może być ten niecierpliwym małym nastolatkiem, ale teraz mimo wszystko zaczyna do niego dochodzić, że no to nie jest wszystko takie proste, że on musi obrać jakąś ścieżkę i jednocześnie zdaje sobie sprawę, że niektóre ścieżki do sukcesu są złe, które mogą doprowadzić go nie do sukcesu, tylko właśnie do porażki. Tutaj łączy się oczywiście jego jakby konflikt wewnętrzny, czy może nie wewnętrzny, przepraszam, konflikt z Leją na temat ich roli w Sojuszu Rebeliantów, na temat heroizmu, na temat poświęcenia. Mamy tutaj całkiem ciekawą dyskusję między Luke'em a jedną z komandosek rebelii dotyczącą Łotra 1 i oddziału Łotra 1, jego członków, którzy poświęcali się tak naprawdę tylko i wyłącznie dla nadziei. Ludzi, którzy nie byli pewni, że ich poświęcenie się opłaci, a mimo wszystko to robili. I to jest zgrabnie napisane, całkiem sensownie i mi się to podoba. Jednocześnie z drugiej strony mamy rozwój Hana Solo, który zaczyna odkrywać w sobie przywódcę. W pewnym momencie tam jakby z zabiegów naszych rebeliantów zostają oni zaatakowani przez Imperium, przez co Han Solo jest zmuszony przejąć dowodzenie nad oddziałem szturmowym. I mi się to podoba, ale to i tak jest pikuś, jeżeli chodzi o Hana Solo, bo Han Solo, który jako jest dowódca, który dobra, tam musi pogadać z Czubaką, musi sam siebie przekonać, że jest tego godzien, powiedzmy, czyli nadaje się do tego. Z drugiej strony mamy Hana Solo, i który mu rzuca jeden ciekawy cytat w tym komiksie, który mówi, że tak naprawdę w wojnie o wolność galaktyki nie chodzi o to, żeby zginąć dla większej potrzeby, tylko chodzi o to, że trzeba przeżyć do tego, trzeba walczyć w ten sposób, żeby osiągnąć ten sukces i jednocześnie przeżyć. Nie ma sensu ginąć bez potrzeby. I ten sposób można tylko i wyłącznie ocalić galaktykę, czyli taka, powiedzmy, trzeźwe myślenie, podejście, które w dosyć ciekawy sposób komponuje nam się z tym, co ostatnio dostaliśmy w The Last Jedi, czyli Rose mówiąca, że ocalimy galaktykę poprzez miłość, a nie zabijając swoich przeciwników. I to jest właśnie ta jakby esencja tych Gwiezdnych Wojen, tego arku historycznego na Jedzie, gdzie nasi bohaterowie się rozwijają, gdzie jest to pokazane. I powiem wam szczerze, kiedy pierwszy raz czytałem te komiksy, miałem pewien zgryz, bo miałem wrażenie, że ta akcja pędziła strasznie do przodu, tak skakała momentami, ale teraz, kiedy za drugim razem je czytałem, przygotowując się do tego materiału, doszedłem do wniosku, że to jest niemalże idealnie zrobione. Mamy jakieś tam uproszczenia, mamy motywy, które już wcześniej były, czyli rebelianci nagle zdobywają plany tego lewiatana gigantycznego i już wysyłają jakieś tam sekretne oddziały, które mają się przekraść. Okej, jasne, sztampa, ale jest to solidnie zrobione i tak naprawdę nawet może nas nie obchodzi ten główny wątek, bardziej jest interesujące to, jak rozwijają się wewnętrznie nasi bohaterowie. Jednakże w całej tej, powiedzmy, beczce miodu jest szczypta, czy tam cokolwiek, dziegciu, czy jakoś tak, whatever, dobra, nie umiem w przysłowia polskie, ponieważ jest wada jedna tego komiksu masakryczna. Rysunki, a szczególnie twarze postaci. I to już jest serio creepy. Tutaj możecie zaraz zobaczyć sobie chociażby dwa kadry, które przedstawiają nam Hana Solo w tak paskudnej formie, że to jest po prostu zatrważające. I z drugiej strony mam pewne wrażenie, że coś jest nie tak z całą koncepcją twarzy w tych komiksach, ponieważ niektóre są po prostu paskudne, niektóre są dziwne, niektóre są śmieszne, ale jest sporo takich twarzy, które możemy rozpoznać po znajomości, ponieważ są to twarze, które widzieliśmy w filmie. Serio, Leia z Hot mamy innych bohaterów pojawiających się w innych filmach, którzy są po prostu wklejeni jakby do tych komiksów. Jest to lekko niepokojące, muszę powiedzieć, no bo kurde, coś tu jest nie halo. I tak jak mówiłem wcześniej, o ile w już poprzednich recenzjach, powiedzmy, czy przeglądach, o ile fabularnie jest jak najbardziej na plus, o tyle rysunkowo bardzo, bardzo proszę o zmianę rysownika. Jednakże zbliżamy się już do końca arku historycznego i kto wie, może w przypadku kolejnego dostaniemy nowego rysownika. Jak na razie jednak seria Star Wars systematycznie odzyskuje moje zaufanie, pnie się do góry po słabym okresie z Jodą i tak dalej, więc mam nadzieję, że tylko będzie lepiej, a co najmniej na tym samym poziomie. Kolejna seria komiksowa to Poe Dameron. Poe Dameron, który w tym miesiącu dostał 23 zeszyt swoich przygód i który też systematycznie, powoli, krok po kroku zbliża się do swoich rozwiązań finalnych, jeżeli chodzi o ten ark historyczny. I niestety, no,
Jest to komiks, który ogólnie muszę ocenić dosyć średnio, co najwyżej średnio, ponieważ podzielmy to na dwie strony konfliktu. Oczywiście mamy Poda Merona, który nadal siedzi wraz z Leją na Cato Nemoidi. Ich statek, w którym znajduje się Lorne Santeca, został porwany przez agentów First Orderu i nasi dzielni rebelianci muszą w jakiś sposób ich odzyskać. Jednocześnie najpierw Poda Meron musi dołączyć do swojej ekipy w powietrzu, ponieważ jego statek został porwany również przez First Order. I tutaj tak naprawdę mamy sztampową dosyć przygodę tego, że Poe Dameron musi nagle znaleźć sobie nowy statek, polecieć, powalczyć z bossem First Orderu. Udaje mu się oczywiście wygrać. No i na końcu trzeba znaleźć nowe rozwiązanie, jak znaleźć Lorne Santecę. Oklepane, sztampowe, nic ciekawego, a dodatkowo jeszcze jakby linia czasowa tego zeszytu komiksowego jest strasznie zaburzona, ponieważ od momentu, kiedy jego statek zostaje porwany, Poe Dameron zaczyna negocjacje z Nemoidianinem, żeby wynająć statek, potem płaci za ten statek, dopiero potem startuje. W międzyczasie First Order już mógłby dawno zestrzelić jego przyjaciół. Dobra, nieważne. Olejmy to, bo bardziej dla mnie ważne i istotne jest jakby polaryzacja dwóch głównych bohaterów po stronie First Orderu. Ponieważ mamy tutaj plus i minus. I zacznijmy od minusa, ponieważ jest nim Commander Malarus. Pani Commander Malarus, która jest typową, sztampową, do bólu, niesamowicie narysowaną i stworzoną panią złą nazistką Helgą Deutschland, która sztacha się jakimiś narkotykami wstrzykiwanymi w swoje oko i która dzięki temu jest Ubermenschen i może robić super zwroty statkiem Poda Merona. Sztampa, nuda i która zostaje pokonana przez własną głupotę i własną pewność siebie i to jest takie... I jedyne, co tak naprawdę jest fajne w tej postaci, że ona przynajmniej prawdopodobnie w tym komiksie zostaje już pokonana tak ostatecznie i raczej nie wróci. I na szczęście jest perspektywa na to, że na pierwszą, powiedzmy, linię frontu, jeżeli chodzi o walkę po stronie First Orderu, wraca agent Terex. Agent Terex, któremu udaje się w pewien bolesny dosyć sposób, ponieważ przeładowując swój system ograniczający za pomocą pałki ogłuszającej, jest w stanie odzyskać swoją świadomość i jest na pokładzie statku, którym lata, na którym przewożony jest Lorne Santeca i kontaktują się w końcu komiksu z Fazmą, żeby wynegocjować powrót swojej własnej woli, czy jakby odzyskanie własnej woli w zamian za Lorne Santecę. I to mi się podoba. Odsunięcie pani nazistki na bok i wprowadzenie z powrotem Terexa, który nadal walczy o swoją niezależność i ma jakieś mocne karty przetargowe w ręku, to jest coś, na co czeka. A dodatkowo, mimo wszystko, finalnie cały komiks, czy motyw z Lorne Santecą musi nas doprowadzić do Jacku, do epizodu 7, gdzie Poe Dameron spotyka Lorne Santecę właśnie tam i tam dostaje od niego fragment mapy. Jak to zostanie poprowadzone? Ta niespodzianka to jest jedna chyba z niewielu rzeczy, która jakoś bardzo mnie motywuje, żeby czekać na ten komiks, bo cała reszta, no niestety Poe Dameron już wpada w pewną sztampę. Cały czas jest jakby co ark historyczny to samo. Lecą na jakąś misję, misja nagle idzie w pierony, nie udaje się, w ciągu jednego zeszytu odzyskują przewagę, no i potem prowadzi to gdzieś dalej. Tutaj na szczęście jednak cały czas zostaje nam motyw tego Lorne Santeca, który nadal już za chwilę, lada moment ma trafić w ręce First Orderu. Tak więc zobaczymy, jak to zostanie poprowadzone. Mimo wszystko jednak Poe Dameron no jest średni i mam nadzieję mimo wszystko, że wyjdzie trochę z tego marazmu i tego tkwienia, bo mam wrażenie, że ten komiks mógłby chyba mimo wszystko nieco przyspieszyć, a przynajmniej mógł być lepiej prowadzony, jeżeli chodzi o chronologię czasową. Przedostatni zeszyt w tym miesiącu, który dostaliśmy, a jednocześnie ostatni zeszyt z jakiejś ciągnącej się serii komiksowej, jest to 16 egzemplarz Dr. Afry. Dr. Afra, która wesoło nam pomyka sobie przez galaktykę wraz ze swoją bandą łowców nagród, najemników. Cała ekipa jest oczywiście ścigana przez Imperium i nasza wesoła gromadka dociera do ukrytego skarbca, w którym mają znaleźć informacje, których potrzebuje Triple Zero. Tak najprościej rzecz ujmując. Natomiast cały komiks jest dosyć pełen specyficznych momentów. Po pierwsze, w końcu dowiadujemy się, o co tak właściwie fabularnie chodzi i dlaczego Afra lata po całej galaktyce na usługach Triple Zero. Ponieważ nasz złowieszczy droid, czy zły brat bliźniak C-3PO, chce odzyskać swoją pamięć. Okazuje się bowiem, że jego pamięć, on nie ma swojej pamięci, nie pamięta swojego początku, skąd pochodzi i tak dalej. I pamięć między innymi znajdowała się w rękach Wata Tambora, przywódcy jednego z separatystów, który, co ciekawe, był tak przerażony zawartością, powiedzmy, tego dysku twardego, że ukrył to gdzieś w jakiś sposób i teraz to znajduje się w rękach Imperium w tajnej placówce inicjatywy Tarkina. Mniej ważne jest to, gdzie to nam się będzie znajdowało i gdzie będzie następny komiks,
komiksach. Istotne jest, co tak właściwie tam jest, co jest tak przerażającego i tak zastraszającego, że powiedzmy wszyscy chcą to odrzucić i wszyscy chcą gdzieś to schować i tylko Imperium tak naprawdę zależy to, żeby mimo wszystko trzymać pod kluczem i żeby wyciągnąć z tego jakieś informacje. Jednakże, o ile wątek fabularny, powiedzmy ten główny, o co chodzi tak właściwie w tym wszystkim, jest dosyć istotny, o wiele bardziej istotną jest informacją to, że w końcu mamy potwierdzenie, powiedzmy, że tak powiem, dowód zdjęciowy, dowód kadrowy, że dr Aphra jest co najmniej biseksualistką, no a w tym przypadku jest homoseksualistką, czyli lesbijką, ponieważ mamy gigantyczny kadr, który pokazuje nam jej całusa z jej, powiedzmy, jednocześnie kochanko, wrogiem, panią oficer Imperium, która ją ściga i która na przykład zauważa na holoprojekcji, że zmieniła włosy, zmieniła bransoletkę, inne takie duperele. I teraz nie mam nic oczywiście przeciwko temu, że ten całunek się pojawia i przypominam tylko, że zasada homoseksualizm jest zły, ale lesbijki są ok, jest głupia, więc nie, to jest po prostu i tyle, nie ma żadnego z tym problemu. Jednakże mam problem co innego. W sposób ukazywania tej relacji, ponieważ mam wrażenie, że twórcy chcieli zrobić komedię romantyczną, czy komedię pościgową z elementami lekkiej brutalności, ponieważ z jednej strony mamy gigantyczną strzelaninę, zabijanie niewinnych ludzi, czy tam szturmowców, czy innych łowców i tak dalej, a z drugiej strony mamy Aphrę, która śmieszkuje sobie ze swoją kochanką w najmniej, powiedzmy, pasujących do tego momentach, mimo tego, że nadal się jakby, powiedzmy, nawzajem ścigają, no i jest to takie prowadzone na poziomie liceum, takiej po prostu nastolatki, które hi, ja cię nie lubię, hi, pocałujmy się. No jakoś nie podchodzi mi to za bardzo ten klimat, a dodatkowo całość tego, co dostajemy w komiksie, też za bardzo temu nie pomaga, bo dostajemy chociażby absurdalną scenę, gdzie koleżanka, czy tam pani oficer Imperium rzuca fioletowym zwierzaczkiem, Aphra krzyczy hasło i na to hasło zwierzaczek wybucha, bo jest chodzącą bombą. Mamy łowców nagród, którzy są po prostu zbieraniną jakichś różnych indywidualnych postaci, które... Każdy ma swoje widzimisię, każdy ma jakieś tam dowcipne teksty i po prostu tak na siłę wpakujemy razem postacie, które nie pasują i będzie śmiesznie. Powiem wam tak, o ile Aphra jeszcze jest ładnie narysowana, całość jakoś nie jara mnie. Gdyby pod sam koniec zeszytu nie dostalibyśmy informacji, że hej, szukamy pamięci Triple Zero, bo tam może być coś istotnego, to w żaden sposób nie czekałbym na następne zeszyty. To jest jedyna rzecz, która mnie trzyma i nie zrozumcie mnie źle. To nie są komiksy złe, one nie są brzydkie, one są po prostu takie, nie podchodzą mi, nie pasują mi gustowo i no jakoś, chociaż z drugiej strony ciężko powiedzieć, w którą stronę Aphra mogłaby inaczej pójść, jeżeli nie, powiedzmy, komedię sensacyjną, czy komedię lekko romantyczną sensacyjną. No. Mimo wszystko oczywiście czekam na kolejne zeszyty, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, jakieś tam powiedzmy zagęszczenie akcji pod koniec zeszytu dostajemy i tyle, no jak sobie Aphra poradzi ze swoją nową kochanką, która ją ściga, jak sobie poradzi z Triple Zero, przekonamy się w następnych zeszytach. I na sam koniec dostajemy zeszyt, na który dosyć mocno czekałem, ponieważ one shot poświęcony DJ-owi. DJ, czyli Benicio del Toro w świecie Gwiezdnych Wojen w filmie The Last Jedi, koleś, który naprawdę zakochałem się w nim bardzo mocno i dlatego między innymi czekałem bardzo na ten zeszyt. I powiem wam, że po dwukrotnej lekturze tego zeszytu nie wiem, co sądzić. Po pierwsze, w skrócie mówiąc, akcja dzieje się dosłownie tuż przed epizodem 8, a dokładnie przed momentem, kiedy Finn i Rose przybywają na Canto Bite i dowiadujemy się, w jakich okolicznościach DJ trafił do więzienia. Okazuje się, że on tak naprawdę trafił nie dlatego, że coś popełnił karygodnego, tylko dlatego, że chciał tam trafić, żeby zabezpieczyć się przed bossami mafii. Bowiem cały komiks opowiada nam o tym, jak DJ lawiruje pomiędzy policją lokalną, a właścicielami poszczególnych kasyn, próbując tak naprawdę cały czas grać na swoje i trzymać się swojej złotej zasady DJ, czyli don't join. I to jest... Rozumiem zamysł całego komiksu, żeby pokazać, jak zwykły facet funkcjonuje sobie w całym systemie, gdzie nie stroi po żadnej stronie, tylko po swojej, powiedzmy. Jednakże nie do końca do mnie to przemawia. Pierwszą rzeczą, która moim zdaniem była źle dobrana, a mianowicie kreska. Rysownik jest ten sam, który był w pierwszym arku historycznym dr Aphry. No i nie pasuje to do tego. Myślałem mimo wszystko, że ktoś lepiej odda twarz Benicio del Toro, bardzo bym tego chciał, aczkolwiek tutaj dostajemy lekko, no może nie kreskówkowe, nie animowane, ale taki dosyć dziecięcą tą kreskę, która w żaden sposób nie podkreśla jakby szarości DJ-a, czy tego, jak jest ukazany świat Canto Bight. Jednakże bardziej mimo wszystko przeszkadza mi fabuła, bo fabuła jest strasznie nakomplikowana, namieszana, jakoś dziwnie poprowadzona. Oczywiście
rzeczywiście mamy tutaj jakieś, okazuje się, nawiązania między gangami, między poszczególnymi kasynami i tak dalej. Jednakże nie odnajduję tutaj, może ja po prostu jestem za głupi, może za bardzo, nie wiem, nie zrozumiałem tego komiksu, ale w żaden sposób nie mogę tutaj odnaleźć tej esencji, która miała być, że DJ jest tym, który stroni od wszystkich, który stoi poza systemem. Ostatnie strony w jakiś sposób nam to podkreślają, ale nie czuję jakoś energii, czy jakby przekonania do tego komiksu. No serio, po prostu czytam go, okej, okay, jest i tyle. I on dosyć szybko mimo wszystko zniknie w mojej pamięci i po prostu gdzieś tam zostanie zaszufladkowany, że hej, jest taki komiks o DJ-u. Więc jestem trochę zawiedziony i po prostu, no nie wiem, może jeszcze raz muszę z 2-3 razy przeczytać ten komiks po jakiejś przerwie, przeanalizować go dokładnie i wtedy może trafi do mnie bardziej. Jak na chwilę obecną, niestety komiks, jedno one shot o DJ-u nie trafia do mnie za bardzo. No i kiedy skończyliśmy już, powiedzmy, naszego nowego Marvela, czas zająć się nowym Marvelem. Tak jak wspominałem na początku, dzisiaj pierwszy raz będę zajmował się kolejnymi tomami z kolekcji D'Agostini, a dzisiaj mam dla Was klasyczne opowieści 2, czyli drugi tom tejże kolekcji, który nam się pojawił. I co tu dużo mówić, nadal kontynuujemy jazdę bez trzymanki, ponieważ w tym tomie zdarzają nam się takie sytuacje, że Luke Skywalker oraz Han Solo trafiają w środek konfliktu między morskimi smokami a piratami. Mamy Luke'a Skywalkera, który traci przytomność na skutek kontaktu z Darthem Vaderem. Mamy karmazynowego Jacka, który spotyka się w otwartej przestrzeni z Hanem Solo w stroju kąpielowym. Mówiąc krótko, pomieszane z poplątanym i posypane jeszcze chociażby zielonym królikiem Jacksonem i powiedzmy naszym byłym członkiem Imperium, który jest pół człowiekiem, pół droidem i nienawidzi przez to droidów. Nic się za bardzo nie zmienia, chociaż jeżeli chodzi o sposób prowadzenia komiksu, czyli nadal mamy bohaterów, którzy nam tłumaczą wszystko, co robią od A do Z, że teraz złapałem blaster, którym zastrzelę tych strażników i tak dalej. Mam jednak wrażenie, że troszeczkę poziom kreski czy rysunków poszedł do góry. Nadal oczywiście chociażby Chewbacca jest przedstawiony jako tak naprawdę bardzo, bardzo owłosiony, szary czy brązowy Yeti, nawet czasami Buzz z wąsami. Jednakże jest jakoś, powiedzmy, lepiej i powiem Wam, nawet te komiksy wciągają. Są one momentami męczące, szczególnie ten sposób prowadzenia narracji i tłumaczenia, ale mimo wszystko jest jak najbardziej na plus. Jednakże pojawia nam się jedna dosyć istotna i znacząca, powiedzmy, ciekawostka, która, co najciekawsze, była przynajmniej prowadzona przez kilkadziesiąt lat w świecie Gwiezdnych Wojen. Ponieważ w pewnym momencie nasi bohaterowie, uciekając przed patrolem Imperium, trafiają na tajemnicze miejsce prowadzone przez senatora, byłego kumpla Lei z Senatu, senatora Grey Shade'a, który prowadzi, czy jest nadzorcą miejsca zwanego Kołem. Kołem, które, czyli stacja kosmiczna, która jest, powiedzmy, neutralna i która jest jednym wielkim kasynem. I co jest istotne, kiedy czytałem ten komiks, coś mi to świtało znajomo po głowie. I owszem, jeżeli kiedykolwiek mieliście możliwość czytania przygód Quinlana Vossa w serii komiksowej Republic, to tam chociażby pojawiało się koło. Dalsze grzebanie, powiedzmy, w Wikipedii przypomniało mi, że koło pojawia się również w okolicach komiksowego Legacy, czyli 130 około, powiedzmy, lat po bitwie o Yavin, jak i również jest wspominane w innych źródłach. Więc mamy tutaj do czynienia z pomysłem, który został zainicjowany pod koniec lat 70. i był co jakiś czas kontynuowany w tej samej mniej więcej formie przez następne kilkadziesiąt w różnych innych źródłach. Więc jest to coś sympatycznego i koło, które jest neutralnym terenem pełnych kasyn, gdzie nasi bohaterowie muszą czasami kogoś przekupić, czasami gdzieś się tam podołać jakiemuś zadaniu, żeby cokolwiek dostać, jest całkiem na plus. I powiem Wam szczerze, że o ile bałem się troszeczkę, bo pierwsze wrażenie oczywiście po jakby premierze tego D'Agostini to wow, super, stary Marvel, ale fajnie, ale zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, czy jeżeli ja przeczytam te 10 tomów, czy już nie będę miał tego dosyć. I powiem Wam tak, jeżeli dawkujemy te stare Marvele w odpowiedniej formie i odpowiednich ilościach systematycznie, to naprawdę da się przy tym dobrze bawić. Pojawiają się tam nam motywy, które nadal występują w komiksach, sposoby zakończenia poszczególnych zeszytów, czyli na przykład pod sam koniec zeszytu dramatycznie niby Chewbacca strzela do Hana Solo i go zabija, co oczywiście okazuje się nieprawdą w następnym zeszycie. To są wszystko zabiegi, czy powiedzmy mechanizmy działania komiksów, które nadal są obecne. Ba, przypomnijcie sobie sytuację z żoną niejaką Hana Solo, czyli Saną Solo, która niby miała być jego żoną, a po kilku zeszytach okazało się, że nic z tego nie wyszło. Mimo wszystko
to już musicie sami sobie zadać pytanie. Tak jak mówiłem, pierwszy tom warto było kupić, bo był tani, ale czy chcecie nadal przebijać się przez opowieści Marvela za 40 zł za każdy tom, to już każdy z Was musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Ja to oczywiście będę kupował, będę jakby relacjonował tutaj na kanale, ale to już jest kwestia każdego z Was, czy możecie sobie pozwolić na taką dosyć, nie oszukujmy się, specyficzną przyjemność, jaką jest stary Marvel komiksowy Gwiezdnowojenny. Okej, moi drodzy, tak więc kończymy pierwsze w tym roku podsumowanie komiksowe, Marvelowo-staro-nowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało i oczywiście najważniejsze, na czym mi najbardziej zależy, to żebyście podzielili się swoimi opiniami, swoimi sugestiami i oczywiście, jak znam życie, poprawcie mnie w którejś wersji, w której się pomyliłem. To jest niemal pewne, za co oczywiście z góry przepraszam. I standardowo, jeżeli Wam się podobało lub nie podobało, to subujcie, odsubujcie, lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie, nie komentujcie, udostępniajcie, nie udostępniajcie. Również przypominam o istnieniu mojego Facebooka, który jest już ziemniaczane pole komisarza Seba. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że następne filmy będziecie równie chętnie oglądać. Z tej strony Wasz komisarz Sef. Zapraszam do następnych materiałów i niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!